Siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden... O, przepraszam, Wiedźmin 3. Serca skamieniały, już chciałem powiedzieć w Elden Ring, dlatego że tyle go teraz nagrywałem, także wybaczcie mi. A, moi drodzy, jesteśmy w Nowigradzie. Ruszymy sobie teraz do Hattoriego, sprzedamy trochę tych gratów, bo kurwa jest ich, no... ilość jest ich okrutna. I później zajmiemy się już... chyba spotkamy się już z tym panem Lusterko, nie? Myślę, że tutaj nie ma co przeciągać. To będzie, kurde, ta trudna walka. W sumie się cieszę nawet na nią, nie? Ale to jest... o, pokonanie... Olgierda. Będzie ciekawe. Witaj, Ejpcharze. Witaj, Geralt. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, zobaczymy, co on tutaj ma. Znaczy, w sumie to, co on ma, to mało mnie tak, kurczę, interesuje, bo to jest... już wszystko jest słabsze. No, nazbierało się tego, zobaczcie. Jezu, ile tego jest. Chyba najpierw może miecze sprzedajemy. O, ale tego jest, nie? Jeszcze coś? Jeszcze, zobaczcie. Ale cię Hattori wysączę z kasy teraz, nie? No ta zbroja też ciekawa nawet. Ule znowu muzykę tutaj, kurczę, wzięło. Czasami się tak dzieje teraz, zauważyłem. Nie wiem dlaczego. Ule, ja sobie teraz podgłosiłem troszkę muzykę, także jeśli by była za głośno. Także piszcie mi dalej te komentarze na temat dźwięku. Czy z nimi coś jeszcze modyfikować, czy nie. Dobra. Bywaj. Ogarnięte, moi drodzy. Także tak, wracamy sobie do znacznika. I ruszamy. Ruszamy chyba na miejsce spotkania. Zaczynamy właściwą rozgrywkę tak naprawdę. Oczywiście jeszcze tutaj będziemy sobie robić wszystkie zadania poboczne. To jest... i zlecenie. No, będzie jeszcze co robić. Fajnie. A tymczasem do znacznika. Już się zachęcam do zostawienia subiczka, moi drodzy. Moi drodzy, niedługo chyba wiedzie. Już pracuję trochę nad tym. Myślę, że... kurczę. Instagram mój, także będziecie mogli... wiem, że kilka osób spisało jakiś kontakt ze mną, więc pracuję nad tym, żeby Instagram, konto moje na Instagramie powstało bezpośrednio pod ten kanał, więc będę miał z wami fajny kontakt, myślę, że będzie spoko, ale na razie jeszcze wszystko work in progress, nie? Trzeba troszkę poczekać, ale jak tylko będzie gotowe, to od razu wam, od razu się o tym dowiecie, nie? Dobra, gdzie mamy te zadania? Dobra. Gdzież to tu jest? Tutaj, w tej wiosce, tak? To na uboczu. W sumie możemy się przejechać stąd. Tej bramy. Nie potrzebuję się wracałem w tą stronę. Normalnie mógłbym wyjść. Nie z zerku, no to nie popatrzyłem wcześniej. Dobra. Łotka. Chodź no tutaj, kochana. Ruszamy. Ruszamy. O, to będzie teraz ciekawie. Ten dodatek to w ogóle robi mega robotę, nie? Oczywiście krew i wino też jest zajebistym dodatkiem, jest w ogóle olbrzymim dodatkiem, bo tam jest tak dużo jeszcze zadań, w ogóle jest, no, objętościowo jest naprawdę gigantyczny, nie? Stajemy w ogóle w inny teren całkowicie, tu są. Tam jest... no, ale ten naprawdę robi taki klimat, kurwa, strasznie mi się podoba ta historia, która tu jest, nie? Tamten jest taki cukierkowy, zresztą inny by być nie mógł, bo jest to Toussaint, tak? Czyli Toussaint, jak zwał. Także musi tam tak to być, nie? Musi być tak pięknie, kolorowo i cukierkowo. O to w tym wszystkim chodzi. To też jest fajnie zrobione, że właśnie w takiej krainie, jak Toussaint, dostajemy tak mroczną i krwawą historię. To też... nie jest z przypadku oczywiście, nie? Płotka, nie tak szybko. Tablica ogłoszeń. Ja już sobie zgarnę oczywiście tablicę ogłoszeń. Barciowe widziadło. Barciowe widziadło. Także... nie, aha, sorki, niechcąco od razu odpaliłem sobie to zadanie. Nie, na razie stajemy sobie przy naszym głównym, czyli mamy pierwsze w sumie wiedźmińskie zlecenie. Dobra. Będę tutaj śpiewać pewnie.
Maciuś zobaczy, że z tobą rozmawiam, to się zdenerwuje. Ja z dzieci mają... Ej, nie zaczepiaj mnie! Coś ciekawego do powiedzenia, warto z nimi sobie zagadać, nie? Dobra, moi drodzy, musimy sobie teraz przemedytować. No i zobaczymy. Posłuchajmy tego. Ach, uwielbiam tą muzykę. Mroczna i piękna, nie? Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jasnowidzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś Yennefer, więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne, że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z ofirczykami? Nie ty mi pomogłeś, tylko Sztorm. Liczyłem na bardziej konwencjonalną pomoc. Bierzemy sobie trójeczkę. Zjawiasz się znikąd. Znikasz równie tajemniczo. Rozpętujesz Sztorm. Kim jesteś? Czarodziejem? Nie, skąd? Brzydzę się czara. Zajebista postać, nie? Od tego prostackiego czary-mary znacznie bardziej fascynują mnie prawdziwe, ludzkie historie. Chcę ci jedną opowiedzieć. Zaręczam, że ci się spodoba. O człowieku gorszym niż inni, podłym, bezwzględnym i z kamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też zalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everec. No i tu się zaczyna cała historia. Nie mam nic z Olgierda, skąd wiesz, że mam z nim na pieńku? Ja weźmy sobie pierwsze. Czym ci się naraził? Zanim to zdradzę, chcę, żebyś miał jasność co do jednej rzeczy. To Olgierd von Everec świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie? Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego. Żebyś ty, Geralt, wiedział, o jaki to dług chodzi, nie? Kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem i mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład? Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Te nagrody są tak naprawdę gówno warte. Że za twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuje ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. No, to prawda. Szczodry jesteś. I to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie? Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. O, tak jak teraz. Przenikliwie zimno.
Olgierd zjawił się zaraz po brzasku, chudy jak szkapa, w połatanej koszulinie. Wszystko, co miał, to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc, jakby to coś kurwa dało, nie? Więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. Warto sobie wypytać go o to wszystko, nie? Ile Olgierd jest ci winien? Dżentelmeni nie rozmawiają o takich rzeczach. Jeśli mam się w to wmieszać, muszę znać szczegóły. Ile? Milion? 2 miliony koron? Nie jestem lichwiarzem. Nie pożyczam pieniędzy na procent. Olgierd jest mi winien coś znacznie bardziej osobistego niż kilka brzęczących monet. Przykro mi, ale więcej nie mogę powiedzieć. Muszę uszanować jego prywatność. Jaki ty jesteś, kurwa, dobry. Nie chcę się w to mieszać, dobra? To są wasze sprawy. Nie zamierzam się w to mieszać. Zanim cokolwiek zdecydujesz, wysłuchaj mnie do końca. Przekonasz się, że Olgierd to podły człowiek. Jak to mówią na zachodzie, kawał skurwysyna. Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkopu. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić 3 ostatnie prośby von Evereca. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie, jak to nazwać, organem doradczym. Organem czyli doradczym. Potrzebujesz jelenia. Tak z polskiego na nasze to tak. I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Evereca. A potem cóż, będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Ta, przejdźmy do konkretu. Ponoć Olgierd ma jakieś 3 prośby. Zgadza się. Może prosić o 3 rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. Nie podoba mi się to. To wszystko wydaje mi się jakieś mętne. Twoja pomoc, kontrakt z Olgierdem, 3 prośby. Zastanów się. Nie masz żadnego racjonalnego powodu, żeby mi nie ufać. Tak się złożyło, że byłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, więc ci pomogłem. A ponieważ ten sam człowiek zalazł nam za skórę, doszedłem tak, do wniosku, jesteś kurwa dobroczyńca, nie? Naprawdę, serio. No nie wiem. Chodź ze mną do Olgierda. Na własne oczy przekonasz się, że to podły i niegodziwy człowiek, który traktuje ludzkie życie jak igraszkę. Tak właśnie potraktował twoje, kiedy napuścił cię na królewicza ropuchę. Dobra, ja sobie tutaj wezmę, że zgadzam się, no bo... Mogę pojechać z tobą do Olgierda. Niczego nie obiecuję. Nic nie? Więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. W takim razie zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście, jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu, mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może. Najbardziej mroczna postać chyba w całej serii, nie? Zobaczcie w ogóle, jak to jest zajebiście poprowadzone. Jest tak zrobione na początku, że my uwierzymy naprawdę w to, że ten Olgierd tak jest, nie? Znaczy my możemy sobie wybrać oczywiście jedną bądź drugą ścieżkę i... W ogóle Olgierdowi nie pomóc później, tak? Ale nie chodzi oczywiście o te wszystkie zadania. Ale ta rozmowa teraz tutaj, te wszystkie przedstawione fakty i to, co spotka nas jakby po przybyciu właśnie teraz do posiadłości, ma nas ustawić tak, żebyśmy naprawdę
wierzyli, że... jest źle. Bo ja nie wiem, czy tu... Zawsze tu byłem jakby w nocy. No dobra, to jest chyba w sumie nieważne. Dobra, sobie robię zapis tutaj. Ogólnie jeszcze sobie nie pamiętam. Dam sobie jad wisielców. Dobra. Tu się będzie działo, nie? Ponoć wiedźminy fest chłopaki. Tu się kurwa będzie działo. Co? Aha, nie zdążyłem. Dobra, chciałem sobie jeszcze przed tym zrobić raz zapis, ale... Nieważne. W ogóle można zapisywać gry, kurwa, grę. Po takim długim czasie w Soulsach jest to już wręcz fantastyczne. Co słychać? I nie mość taki cwany. Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? A, tak. Wiesz, jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki, swawole. I trochę nas poniosło. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem. Gdzieś się tu pewnie kręci. Nie! Błagam, nie! Zawrzyj gębę. Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stul pysk! Jadłem z wami! Piłem i wojowałem! A wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie? To też ma oczywiście nam pokazać, jaka to jest banda cała, nie? Byłeś, ale już nie jesteś. Czym wam zawinił? A co cię to obchodzi? Nie twoja rzecz! Powiem ci, co teraz się stanie. Zapytam grzecznie jeszcze raz, a wtedy ty równie grzecznie mi odpowiesz. Dobrze, stanowczo z kurwami, Geralt. Nie? Wtedy się zdenerwuję. Przestaniemy rozmawiać i zaszlachtuję was jak świnie. Więc jak będzie? Dowiem się, czemu chcecie go ściąć. Co za upierdliwy kutas. Ataman kazał go zgładzić. Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś? To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. Po co te nerwy? Nie no. Puśćcie go, albo będziecie mieli ze mną do czynienia, róbcie swoje, dobra. Nic robię tego. Sobie dwójeczkę. Zostawcie go. Nie wierzę. No nie wierzę! Czyś ty się z chujem na łby pozamieniał? Zabieraj tę swoją wiedźmińską żyć i wynoś się stąd. Bo co? Bo cię zabiję! Oj, proszę cię. Spróbuj. Hola, co tu się wyprawia? No i zaczyna się. Geralt. Postanowiłeś zabawić się w obrońcę uciśnionych? Raczej w patroszenie skurwysynów. Póki tu jestem, Kmicic przyszedł, nie kurwa. To wyzwanie. To jest takie nawiązanie do potopu, tutaj ta cała scena. Czemu nie? Jak Kmicic z Wołodyjowskim się pojedynkował, to jest masakra, jeśli nie? Jeśli pokonasz, puszczę go wolno. Coś zajebistego. Odstąpcie. No, odstąpcie. Mega. Może właśnie chcesz zaczekać, aż siąpić przestanie. Mnie za jedno. Mnie wszystko jedno. I dobrze. Stawaj. Nie, bo płaczę, bo pułkownika będą chować. Jeszcze powinno być. Bijmy się, Geralt. Niech wygra lepszy. Kończmy to. Kurwa. Zobaczcie. Tu są obrażenia. Ja to kurwa przemyśleć. Kurwa. Chodź tutaj. No, ile jeszcze ta jego szabla słynna, nie?
Spokojnie, Geralt. Zobaczcie jego obronę w ogóle teraz. Nie ma szans. To było teraz niebezpieczne, nie? Chodź tutaj, kurwa. O, Geralt, chodź tu. Jedna z trudniejszych walk to jest ogólnie, nie? Według mnie. Chyba czy w ogóle akcji na niego działa? Chyba nie. Nie. Tego się spodziewałem. Ła! Uciekłem mu teraz spod miecza. Nie! Kurwa mać! A teraz bym się wpierdolił. Kiedy ja go kurwa pokonam, nie? Gdzie w momencie, to jest tak zrobione, że w momencie rzucania już igni, on się automatycznie już odsuwa. Zobaczcie, widzicie? Nawet nie... No pojętnie, no to jest tak ustawione już, nie? Chodź tutaj. Kurwa! Ty waś machasz jak dzepem. O kurde. Aj! Nie wiem, czy ja to dam radę zrobić. Mega trudne to jest. Już nie mam jaskółek, to jest najgorsze. Co, bym musiał chyba dekokt sobie wypić. Mam nadzieję, że tak, udało się. Kurwa! Chodź tu, kurwa, w końcu! Nie wiem, ile potrwa ta walka, kurwa. A!
Nie oszczędzaj. Kurwa, mocniej bij, kurwa, w ogóle nie mogę cię trafić, kolego. Jesteś dobry, kurwa. No ma... O, nie da rady go w ogóle z kołowrotkiem zaskoczyć. Próbuj do skutku. Kurwa mać, no, zagapiłem się jeszcze. Ta kamera mi coś tutaj za mocno lata. Jakby czułość mam chyba za bardzo ustawioną. Ale już raczej teraz nie chcę tego zbawić się z tym. On będzie zaraz po nas. A co mi... Ale mi się gra zlagowała. Zaraz będzie przez to kurwa po mnie. Dzieliście, co to w ogóle teraz było? Muszę sobie tutaj może ustawić bardziej, no bo słabiej tą czułość. Kurwa. Jednak to już jest... O kurde! Ale teraz poszedł ostro. Kurwa mać! Ale jest mega trudno. Zdychaj. Broń się, Geralt. Dziabnął mnie. O, ja pierdol! Ale to jest masakra ta walka, nie? Ostatni dekokt. Nie wiem, co tu wymyśleć w ogóle. No kurwa, nie ma co wymyśleć, bo tu jest ta toksyczność tak duża już, że... Bądź waś wstydu oszczędź. No, ile mam czekać? Kurwa, druga malenia, nie? Jak ja to mógłbym przeoczyć teraz? Chodź tutaj. No.
A jeszcze mnie kurwa zdąży wyładować. Drugi cios już całkowicie nie wchodzi, jest tylko jeden cios możliwy, nie? Bliżej Wiedźminie. Mega trudne to jest. O kurwa. Ach. Waść machasz jak cepem, piękne. Wow! Boisz się? Jest tylko riposta, nie? Próbuj do skutku. Tylko jeden cios. Pełne skupienie, moi drodzy. Waść machasz jak cepę. O kurwa! Ja pierdolę. Teraz będzie jeszcze bardziej agresywny, bo już tutaj sporo życia mu zabraliśmy. Bliżej Wiedźminie. Dobra. Wow! Masakra. Co on teraz wyrabia, nie? Kurwa mać! Ja pierdolę. Ale sko kurwa ciężko pokonać, to jest masakra. Czas umierać, Wiedźmin. W ogóle teraz on nie chce normalnie atakować, tylko cały czas robi te swoje magiczne sztuczki. Jest kurwa mega ciężko. Kurwa mać, już połowę zaraz będzie, nie? Nie no, nie dam rady, nie ma się kurwa czemu leczyć, nie? Nie chcę tu w ogóle podchodzić do niego z taką... z takimi punktami życia jak ja mam teraz, no bo to jest masakra, to jest, jesteśmy na hita normalnie, nie?
kurwa! Ale teraz spierdoliłem spod miecza, nie? Ja pierdolę. Mamy to chyba. Tak. Co za walka, ja pierdolę. To jest jedna wielka tragedia pokonać Olgierda, nie? Naprawdę, serio. Piękne. Bam. To jest coś zajebistego. Jak ja to widziałem pierwszy raz, pamiętam, to nie wiedziałem, o co to kurwa w ogóle chodzi, nie? Ładne cięcie. Pokonałeś mnie. Kurwa, głowę sobie nastawił, no mega. Może mi powiesz, czemu się wtrącasz w nie swoje sprawy? Chciałem zapobiec rozlewowi krwi. Geralt jest w szoku. Proszę, proszę. Geralt, szlachetne serce. No... Ale nie ma tego złego. Teraz przynajmniej wiesz, że łatwo nie tracę głowy. No łatwo. Puścić go. Upiekło ci się. Jeszcze mi się coś zlagowało podczas tej walki. Mam nadzieję, że to się wszystko normalnie w miarę nagra. Bo no kurwa, nie wiem, o co chodziło, nie? Co za walka, serio. Jest jeden cios możliwy po riboście, no więcej nie. Wszystko zbija, wszystko paruje, nie? Tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Dokładnie. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. No, on już wie, co jest pięć. Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. No to ale to ładnie. Wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić. A ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami. Aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej, odkrywać nowe możliwości. Zabiłem bestię z kanałów. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Należy sobie wziąć coś z domu, to jest zajebiste, nie? Jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Super. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz... spełnić trzy twoje prośby. I mieć pomocnika. Wiem. Oto Geralt z Rivii. Nie tak szybko. Jeszcze się na nic nie zgodziliśmy. Dokładnie, jeszcze się na nic nie zgodziliśmy. Zrobisz to, jestem pewien. Czy wiedziałeś, że to Olgierd zamienił ofirskiego księcia w ropuchę? Nie wspomniał o tym?
cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak na zięcia ofirskiego księcia. No właśnie. Wówczas Olgierd znienawidził... Zemścił się na nim. Naszymi rękami w sumie można teraz powiedzieć do końca, nie? Że to zbyt proste, dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi, Odin. Kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. Geralt nie ma pojęcia, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, nie? Już szykuje się do drogi. A w sumie obciął głowę dopiero gościowi, który teraz z nim rozmawia. To nie ma się co dziwić, że Geralt jest kurwa zmierzany. Dobra, wypiszmy sobie główne. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost. Co mam dla ciebie zrobić? Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd, niecnoto! Wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wyhulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A no to się zdziwisz, Geralt, jak nie ma problemu. Tymi dwoma, a dokładnie. Potem pogadamy o trzecim. Dokładnie. Jakieś wskazówki? To jest głupie teraz. Jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. Oj, Geralt, nie wiesz, w co się wjebałeś. Ale ten dom, zaraza, jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi w okolicy, jakich znam... Geralt dobrze wie, kto to jest. ...w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze. Ale wtedy książce Sezon Burz. Musieli się Geralt przenieść. Stracił swoje miecze. Będzie się miał książka. O to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie. To jest bardzo ciekawe, co on teraz mówi, nie? Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo nie żyje. Nie żyje. Od dobrych kilku lat. Na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. To jest mega podsumowanie. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi, owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Geralt, strasznie jesteś dociekliwy.
Załóż, że to krew Ewereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. Pogłówkuj trochę. Rut von Everec był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Geralt też byś chciał wszystko podane mieć na tacy. Nie ma tak. Na miłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Dokładnie. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć? To ja cię znajdę. No i zobaczcie, moi drodzy, tak naprawdę walka z Olgierdem i całe przejście teraz przez tą fabułę to jest jeden odcinek, który właśnie będziemy sobie, moi drodzy, w tym momencie kończyć. Ja oczywiście dziękuję, że byliście na tym odcinku. Kurwa, ta walka jest wykańczająca, nie? Już kurwa myślałem, że będzie powie. A nie chciałbym serio zaczynać tego od początku. Ach, ciężka sprawa, moi drodzy. Żegnam się z wami już w tym odcinku. Dzięki, że byliście ze mną. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Moi drodzy, zapraszam oczywiście jutro o 16:00 standardowo na kolejny odcinek. Miłego dzionka życzę, trzymajcie się i cześć!